Siema internet, z tej strony Szaman z ekipy Tego Tnę. I Bart, również z ekipy Tego Tnę. Zapraszamy was na ostatni odcinek opowieści Zwrot Baldura, dotyczący drugiego sezonu w Tajnej Służbie Wrót Baldura. Ostatni? No bo nagraliśmy już trzy, teraz jest czwarty. I tak umówiliśmy się, że 2,5 odcinka kampanii na jeden odcinek opowieści Zwrót Baldura. Okej. I chciałbym zamknąć, wyjaśnić parę rzeczy, zamknąć ten rozdział i na pytania niektórych widzów odpowiedzieć. A dobra, czekaj, bo teraz do mnie dopiero dotarło, że ostatni odcinek opowieści Zwrót Baldura dotyczącego drugiego sezonu kampanii, a nie ostatni. Tak, tak. Teraz się zgadza. Chciałem ci opowiedzieć fajną historię o tym, kto zabił pierwszego Taraska. W ogóle... Jak to się ma do kampanii? Bo w kampanii Taraska nie było, z tego co wiem. Dlatego wytłumaczymy. Ponieważ to Ludy Chult zabiły ostatniego Taraska. Ostatniego czy pierwszego? Pierwszego Taraska. Aha. W historii Torilu w ogóle odnotowano 3 Taraski. Dobra, czekaj. Zatrzymajmy się na chwilę. Bo ja wiem, ty wiesz... Ale być może nie wszyscy, którzy nas oglądają, wiedzą, czym tak naprawdę teraz jest. Myślę, że powinni wiedzieć, bo był film, ale powiemy. W sensie film... O Tarasku. Honor Among Thieves, tak? Mówisz o tym filmie... Nie, mówię o... Mieliśmy film o Tarasku. Tak, na naszym kanale, ale wiesz... Sorry, ale jest trochę za późno. Poza tym, by the way... to jest ostatni odcinek, który nagrywamy w starym studiu. Ostatni film, który nagrywamy ostatni, tak. Film, który nagrywamy w starym studiu. Będziemy mieli przeprowadzkę. Tak. Postaramy się jak najprędzej być. Prawdopodobnie, jak to widzicie, to już dawno nagrywamy w nowym studiu. Miejmy taką nadzieję. Zależy, kiedy to zmontujesz. Tak, tak, że jesteśmy w mocnym, że tak powiem, niedoczasie teraz. I dlatego to nagrywamy teraz. Stąd tak. Moje nieogarnięcie. Proszę o wybaczenie. Okej. Okay. Tak, jest faktycznie film o Tarasku, odsyłamy was do filmu o Tarasku. I możemy super stworzenie, dalej. Które Michał Banaś nazywa bombą atomową... Zapomnianych krain. D&D w D&D, ogóle. Tak. Wokół tego stworzenia jest mnóstwo historii, w sensie tajemnic, nikt do końca nie wie skąd ono się wzięło, czy jest tylko jeden Tarask i on się pojawia, jest przywoływany, bo jest specjalny rytuał przywołania Tarasku, on wymaga m.in. głów 7 smoków dorosłych, więc nie jest to lekkie. 3 Taraski zostały wezwane, drugi był wezwany przez drużynę, która pomagała Karsusowi. On potrzebował komponentu do tego awataru Karsusa, do tego czaru, który tak zabił, który pomógł mu przejąć kontrolę nad splotem i w wyniku czego zginęła Mistryl, bo poświęciła się, żeby ratować splot. Tak. I trzeci został wezwany w 1300 chyba 65 albo 58, już teraz do końca nie pamiętam, przez czarodzieja i walka z nim jest w jednym z komiksów pokazana, tam drużyna Mistrza Krain, to jest statek latający powietrzny, statek z Halrua, go pokonała. 1350, a teraz mamy który? 1492 jest w trzeciej jakiś części. 120, 100... No jakoś to tak, 120, 130 lat temu plus minus. No dobra, ale pierwszy odnotowano zupełnie indziej. Kiedyś, cofnijmy się jakieś 35 tysięcy lat do tyłu. Cały Toril był jednym superkontynentem, który się nazywał Meroboros. Jeszcze tak. Był Eber Toril. Kiedy cofnęły się lodowce, życie wyszło na ląd. Pojawiły się pierwsze gadzie. Mniej więcej wyglądało to tak, jak w naszej historii Ziemi, tylko w super przyspieszonym trybie. To, na co myśmy potrzebowali tam milionów lat, tak, tutaj się dzieje to w tysiącach lat. Jakbyś zauważył dinozaurów, ewolucję. I dalej nie mają komputerów i samochodów. No to jest amatorzy. Amatorzy. No właśnie, i to jest to. Postęp technologiczny jest hamowany przez magię. Skoro masz magię, po co masz... Tak, wiadomo, no, wiadomo. I tak dalej, i tak dalej. Dość znany trop. Magia wtedy nie miała żadnych ograniczeń. Mistryl dopiero po rzuceniu, kiedy Mistra się odnowiła, po rzuceniu tego awataru Karsusa, nałożyła ograniczenia na magię, tak zwany ban Mistry. Ja to nazywam kodeksem drogowym, jak powinna magia działać. Wcześniej było kilka rodzajów magii, one nie miały praktycznie ograniczeń. Na tym, co jest dzisiaj Chult i kiedyś do niego była doklejona Kataszaka w ramach tego... Kataszaka to jest taka Afryka, tylko że znajduje się w miejscu mniej więcej Ameryki Południowej. Mhm. I żyją tam sami czarnoskórzy mieszkańcy.
W ramach tego Meroborosu była doklejona Katashaka. Tutaj się pojawiło jedno z pierwszych imperiów, Imperię Saruków, Mair Shaulk. Kiedy... Też jest o tym film. Jest o tym film. Kiedy Sarukowie się wycofali, to imperium zostało przejęte przez Yuan Ti, z tej Katashaki potężna bestia zebrała najlepszych wojowników, którzy jej oddawali cześć i wyruszyła podbić te imperium. Teraz zatrzymajmy się na chwilę i powiedzmy, kim była ta bestia. W Katashace... Kim czy czym? Czym? No w sumie kim czym? W Katashace oddaje się cześć grupie stworzeń, które się nazywa Nianna Nummo. Na ich czele jest... Ojcem tych stworzeń jest Olurobo i ma dwójkę odnotowanych dzieci. Jeden to jest Akongo, nie wiemy do końca, kim on jest, a drugi to jest Śpiący, a dokładnie, bo już dowiedzieliśmy się później, że to jest samica, Śpiąca. Mhm. Ta Śpiąca jest Taraskiem. Okej. Ona zebrała grupę najlepszych wojowników, ruszyła podbić te imperium, dostali w pieprz i była wściekła na tych wojowników. Od tamtego czasu kładła się spać i co 1000 lat się budziła, wkurzona i robiła totalny rozpizdziel. Mhm. W tym czasie te plemiona... A, do czego doszło? Doszło do... Ebertoril już się rozłączył, superkontynent się rozdzielił na wiele kontynentów, Katashaka została oddzielona. Ona się budziła wściekła co 1000 lat. Te plemiona wybierały z pomiędzy swoich mieszkańców grupę ludzi, których składano jej w ofierze. Mhm. Śpiąca miała się obudzić, zjeść ich, dzięki czemu jej wkurw był coraz mniejszy i znowu położyć się spać. I co, wystarczyło ją nakarmić i ona dalej się kłada spać? Nie, ona robiła mniejszy rozpiździel, bo już nie była taka głodna. Wiadomo, że jak jesteś głodny, to jesteś wkurzony. Tak. Ona, przy czym ona była coraz bardziej wkurzona, ten rozpiździel był coraz ważniejszy. Ta, która pierwszą osobą, która miała zostać pożarta, to był w ogóle taki bardzo zaszczytny tytuł dla tych ludzi, którzy mieli zostać pożarci. Być pożartym, no. To ona miała tytuł Tarasajuk. Mhm. Ta, która ma być pożarta przez Taraska, przez Śpiącą. Okay. Tarask znaczy śpiący w ogóle i śpiące. Tam nie ma tego formy męskiej, podziału na formę męską i żeńską. I te osoby były od urodzenia przygotowywane do tego celu. Mhm. Ostatnią Tarasajo, którą wiemy, że była, ona nazywała się Oyai. O-Y-A-I. Tak, 3000 lat przed Rachubą Dolin, czyli jakieś 5000 lat temu, 1300, no, 4000, 4,5 tysiące lat temu, kiedy Imperium Mershaw zostało zniszczone przez najazd Kuatli pod wodzą Uptao, bo Uptao się dogadał z bogami, że przyjdzie z moje, no to musiał ale ich wypieprzyć. Te kłatle wypieprzyły Yuan Ti w tą stronę, czyli na wschód. Yuan Ti tutaj rządzą w tej części, ale ta część była wolna. Kłatle musiały oddać Chult. Musiały się stąd wycofać do Mastiki. I zastanowiły się, kogo tutaj wziąć. Dlatego jeden z kłatli, on nazywał się Ekatsin, udał się do Katashaki, do tych ludzi i mówi im, pomogę wam pokonać śpiącą. Oni myśleli, że to jest podpucha, że brat śpiącej, czyli Akongo, że to jest w ogóle on, ale uwierzyła mu ta Oyai. On jej nauczył potężnej magii. Magia Matumbe się nazywa, ona jest już magia zapomniana, bo później był ten awatar Karsusa i ten pan. Kiedy pojawił się Tarask, czyli śpiąca, Oyai za pomocą tej magii pokonała Taraska, zmiotła go z powierzchni ziemi, i wtedy wszyscy uwierzyli, że ten Ekatsin mówił prawdę i ludy Katashaki dołączyły do Oyai i jakieś 3000 lat temu dotarły do Chult, gdzie na szczytach płomieni czekał, siedział... Na płomiennych szczytach siedział Uptao, przywitał ich, pomógł im zrobić mezro. I teraz Uptao popełnił jeden błąd, bo kiedy ich opuszczał, powiedział, no to ja wam pomogę w tym Chult władać, zostawię po sobie ślad. I oddał mnóstwo aspektów. Te aspekty żyły sobie wolne. Dlatego Uptao jest oddawana cześć w trzech formach. Jedni oddają mu jako bogu, to są kapłani. Drudzy oddają mu w formie dinozauru, wiedząc, że to są dzieci Uptao. A trzeci to oddają w formę tak jak Słowianie. Drzewom, jeziorom, górom i tak dalej, wzgórzom. Bo tam są aspekty Uptao uwięzione.
ale jeden z tych aspektów w ramach teorii chaosu, coś zawsze, jeżeli tworzysz coś dobrego, to jest równo, dla równowagi stworzone gdzieś coś złego. Mhm. Jeden z tych aspektów był cieniem Uptao, był chaotyczny zły. I kiedy wybuchła wojna, jakieś 150, a mogę się mylić teraz dokładnie, przed Rachubą Dolin, 158 lat, wybuchła wojna pomiędzy ludami Chult, lud Tabaxi z Eshowe się ściął, oto kto włada nad Mezro, lud Eshowe przyjął tego, ten cień Uptao jako swojego boga. Aha. Niemal udało im się zdobyć miasto Mezro, tam była wojna domowa trwająca 300 lat, aha, Uptao im pomógł odbić, pokonać tych Eshowe razem z tym Eshowdą i kiedy oni zostali pokonani, Eshowdą obrócił się przeciwko nim, zrobił masakrę. Nieliczne grupy Eshowe schowały się w dolinie, która się nazywa Doliną Utraconego Honoru. Ona jest gdzieś tutaj. I to jest też Dolina Cienia, do której docierają na samym końcu bohaterowie, żeby uratować księżniczkę Muaxanarę i królewicza Na. Eshowe, którzy tam się chowają, obiecali zemstę. Tą zemstą jest złożenie w ofierze ostatnich królewskich dzieci od Tabaxi. Udało im się to w naszej kampanii. Eshowe został z powrotem przywołany. Bohaterowie go pokonali, kiedy był najsłabszy, bo był świeżo przywołany. Tak jest. To jest wielka historia Chult. I tak został pokonany pierwszy Tarask. Drugi Tarask to był ten, który był potrzebny Karsusowi, a trzeci ten, o którym ci mówiłem, że został tam przyzwany i pokonany przez mistrza krain. Okej, okay, no i, ale teraz pytanie, bo dalej nie wiadomo, czy to są osobne Taraski, czy to jest ten sam Tarask. Nie wiemy, czy to jest... I w ogóle jest teoria, że jest cała planeta Tarasków. I ten jeden Tarask... Tak, to słyszałem też. Został ściągnięty z tej planety. Inni mówią, że Tarask jest efektem eksperymentów magicznych. Nie wiadomo, czy ich możliwe, że znowu rasy kreacjonistów coś namieszały jeszcze zanim ludzie ewoluowali z małp i się nie udało. Tak, ale tak jakby nie możemy zapominać o tym, że jest coś takiego jak rytuał przyzwania Taraska. Tak. Jeżeli Tarask byłby tylko i wyłącznie efektem ubocznym jakichś tam eksperymentów, nie, to trochę mi się to nie klei. No mi też. Tak jakby, wiesz, o co mi chodzi, że tak by okej, okay, oni tak by załóżmy, że jest tam ten jeden nieudany Tarask, on tam się narozmnażał na miliony Tarasków, to w jaki sposób tak by... Jak to jest związane z tym rytuałem? Tak, w jaki sposób miałby, wiesz, tak by to przywołanie tego Taraska, wiesz, działać magicznie, bo jeżeli na przykład mamy, nie wiem, przywołanie jakiegoś tam demona i tak dalej, i tak dalej, to my zazwyczaj przywołujemy konkretnego demona, tak? Tam jest tak by... Słuchajcie, to dalej jakby opieramy się na jakby logice, a nie na jakichś konkretnych rzeczach mechanicznych i tak dalej, ale zazwyczaj tak jest, że jakby, okej, no możesz sobie przyzwać jakiegoś randomowego demona, nie? Ale po co, nie? Zazwyczaj to jest tak, że przywołujesz jakby konkretną osobę, nie? Jakby, wiecie, znasz jej imię, albo jakby, wiesz, coś na tej zasadzie. Ja. A tu jakby, wiesz, przywołanie Taraska, to jest trochę jak, nie wiem, przywołanie nieumarłych albo coś takiego, tak by, że wydaje mi się, że... Jakby to był randomowy stwór, a jednocześnie przywołujesz tak potężną bestię. Tak, no właśnie, więc wydaje mi się, że to raczej tak by z tym nieudanym eksperymentem to chyba bym... Polemizował, bo tak by, jeżeli ta rasa kreacjonistów... Chociaż nie, no dałoby się to zrobić. Jeżeli, patrz, jeżeli bym wymyślił jakiś eksperyment i on by mi się nie udał, ale to by było jakieś tam, wiesz... stworzenie i, nie wiem, wysłałbym je gdzieś tam na planetę Tarasków, załóżmy. I bym pomyślał, że w sumie to nie wiem do czego, ale może mi się on jeszcze kiedyś przydać i stworzyłbym taki rytuał, który mogę go sobie przyzwać, żebym nie musiał tam, wiesz, udawać się na tą planetę za każdym razem, jak będę któregoś potrzebował. To miałoby to sens. Okej, okay, tylko że Taraski na Torilu, jeżeli mówimy o tej historii, wspominam ci teraz historię tego pierwszego, on pojawił się w cholerę wcześniej niż pojawiły się smoki. Czyli jest możliwe, że Tarask budzi cię sam z siebie, a jest osobny rytuał, który może go przywołać w konkretne miejsce.
pojawić się, jeżeli mówimy o tym jednym, bo możliwe, że ściągasz, tak jak przywołujesz diabła z piekieł czy demona z otchłani, tak ściągasz tego Taraska z... Skąd tam, z jakiegoś tam planu z jakiejś jego, planety, tak? Czy skąd, gdziekolwiek one tam żyją. No tak. To jest już element Spelljammera, tego nie wiemy. No, i tak wygląda ta historia. Już wiemy, dlaczego Eshoew nastąpiło w ogóle te porwanie, bo to była wielka tajemnica, która nie została wyjaśniona, skąd to się wzięło, w sumie ten wątek chciałbym pociągnąć dalej, bo chciałbym pociągnąć wątek Meriel. I skąd ta wojna w Chult? No bo od pewnego czasu wszyscy mieszkańcy Chult, żeby nie nazywać ich Tabaxi, są nazywani Chultyjczycy, bo myliło się Tabaxi jako mieszkaniec Chult, a rasa kotołaków, kotoludzi. Stąd też są Chultyjczycy, ale w ramach ci Chultyjczycy są podzieleni na plemiona i są też plemiona sobie wrogie, typu właśnie te Eshoe. No i jeszcze rasa Tingus, która jest tutaj zniewolona przez Yonti, ale to jest zupełnie inna długa historia. Tak jest, tak jest. No widzisz, temat całkiem ciekawy. A ty walczyłeś kiedyś z Taraskiem? Nie miałem. Przyzwałeś Taraska na swoich graczy? Nigdy nie walczyłem, nigdy nie przyzwałem, a chciałbym kiedyś. Tylko że wiadomo, to potrzeba przynajmniej 13 poziomu. A czy wiesz, to jest większość, w sensie Tarask jest o tyle fajnym, jak i niefajnym przeciwnikiem. On jest kultowy przede wszystkim. Żeby wykorzystać go do swoich kampanii i tak dalej, że to jest wiesz, jak jest jakiś potężny licz, który tam, wiesz, robi jakiś, tak, na przykład mieliśmy Tomb of Annihilation, tak? Był jeden gość, tak naprawdę, który zrobił taki rozpierdol, za przeproszeniem, na całym Torilu, no bo jakby nagle, jakby dusze przestały iść do bogów. I tak. Tak, przerwany był taki bardzo znaczący proces. Nie można było nikogo wskrzesić, tak. A osoby, które już zostały wskrzeszone, starzały się tam chyba w ciągu 3 czy 5 lat miały umrzeć. Tak, więc i to był jakiś tam jeden gość, o istnieniu którego na początku kampanii nikt nie wiedział. I tak jakby, a zrobił, wiesz, taki rozpierdziel w całych krainach, nie? A tak jakby to, że Banaś Taraska nazywa bombą atomową Dedeków, no jest nie bez przyczyny, nie? Wydaje mi się, że w momencie, kiedy Tarask faktycznie stanowiłby zagrożenie, niedomniemane na zasadzie takiej, że ktoś próbuje przywołać Taraska i trzeba mu to uniemożliwić, nie? No i też szukanie, wiesz, kto to może być i tak dalej, okej, to jest jakby spoko, ale to wtedy tak jakby bezpośrednio nie Tarask jest tym głównym przeciwnikiem, tylko ten gość, który chce go wskrzesić. Natomiast w momencie, kiedy Tarask się pojawia, to wydaje mi się, że tak jakby wieść o tym bardzo szybko się rozprzestrzenia, nie? Bo tak jakby okej, podróżowanie dalej jest długie, uciążliwe i tak dalej, ale hej, magia. Niektórzy mówią, że Tarask ma być związany z końcem świata, tak jak Dendar, Nocna Żmija ma być związana z końcem świata. Jakiś koniec świata będzie i prawdopodobnie tak, szósta edycja D&D wprowadzi ogromną katastrofę. Tylko, że zobacz, Dendar, Nocna Żmija była, została uwięziona i jej przebudzenie ma być końcem świata. Ma być bezpośrednio związane z końcem świata, albo ma doprowadzić do końca świata. Prawdopodobnie no tak. I od tamtego czasu nikt Dendar nie obudził. A były próby. Piąta edycja wprowadza... Ja wiem, że były próby. A Taraska już mieliśmy 3 razy. No dobra. I końca świata nie było, więc... Nie było, no, więc prawdopodobnie to Dendar będzie. Szósta edycja wprowadzi jakąś ogromną zmianę, katastrofę. Druga edycja wprowadziła przecież zniszczenie tablic niepokoju i czasy kłopotów. Mieliśmy koniec tego... Świetny okres w Baldur's Gate. Każda nieparzysta edycja coś rozwala. Czwarta edycja przecież to była plaga czarów. Ale jednocześnie sporo... Każda parzysta. A jednocześnie sporo dodaje na zasadzie plaga czarów, co dodała? Dodała sferę Fej, dodała smokowców i dodała Shadowfell. Sferę cienia. Bez czwartej edycji by tego nie było, więc oprócz tego, że robi spory rozpiździel i usuwa rzeczy, które nam się nie podobają, tak jak nie podobało się wiele rzeczy usuniętych z pierwszej edycji graczom D&D, tak dodaje sporo rzeczy, które później są kultowe, więc to, co mamy teraz, co my narzekamy na czwartą edycję, prawdopodobnie niedługo... Ja na czwartą edycję nigdy nie narzekałem, bo nigdy nie miałem jej w rękach. Ja przestałem narzekać na zmiany wprowadzone w czwartej edycji, bo widzę, że one... Wiele z tych zmian mi się podobało. Wiesz co? Problem jest taki, że czasy się trochę zmieniają, nie? I ty mówisz, że każda... parzysta w końcu rozwala. Rozwala, tak? Robi rozpiździel.
Nie wiem, czy tak będzie i tym razem, bo teraz... nie wiem, czy tam są jeszcze ludzie, którzy będą w stanie wymyśleć coś na tyle... do określonego i do opisanego, żeby zrobić z tego event taki globalny. Już ci tłumaczę. A na ile po prostu, wiesz, zmienią mechanikę, wyrzucą alignment postaci, stwierdzą, że wszyscy są dobrzy i będziemy grali w kolorowym pluszowym misie, nie? I już zauważyłem, już sami zauważyli, że nie mogą tego zrobić. W sensie, że są, to co mówiłem z Pawłem, rozmawialiśmy, że większość ma dany charakter. Bo skoro weszli w Planescape'a i są pewne prawa, chyba że zmienią prawa całego multiversum. Ale nie. To jest, ja jakby dokładnie o tym mówię, że jakby oni zmienili jakby alignment dla postaci, nie? Mhm. Jakby zastanawiam się, czy szósta edycja przyniesie coś faktycznie spektakularnego odnośnie zapomnianych krain. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby tak było. Bardzo bym sobie życzył tego, żeby te edycje dostawały konkretny kanon, lore. Linię fabularną. Mają. Odkryłem ostatnio. Ostatnio przez przypadek i to był moment, kiedy w filmie sam zauważyłeś, zrobiłeś tego, że szaman, co się stało z szamanem, kto podmienił szamana, no, tak? No. Piąta edycja D&D Starter Set nawiązuje bardzo mocno do drugiej i trzeciej edycji. Zauważyłem, że oni przygotowują jakieś zderzenie wszystkich organizacji, kult smoka, taj, większość religii, wokół tego, co działo się w drugiej i trzeciej edycji z Sarukami, to znaczy tej rasy kreacjonistów. Pojawia się konkretne imię konkretnego antagonisty, który tak jak był... Piąta edycja Tomb of Annihilation nawiązała do Acerraka, co mamy na... przyniosę podręcznik. Co mamy na Księdze Potworów. Nie. W Księdze Mistrza Gry. Mistrza Gry, na Mistrza Gry jestem. No, mordu. Druga, od lewej. Tak. To jest klon Acerraka, odpowiedzialny za wydarzenia z Tomb of Annihilation. I on był, Acerrak, był w pierwszej i w drugiej edycji D&D. Tak, znaczy, wiecie co, bo teraz tak się złapałem na tym, że w sumie ja już strasznie dawno nie zaglądałem do Adventurers League. Strasznie dawno. I prawda jest taka, że to, o czym ja mówię, czyli ten konkretna linia fabularna danego okresu piątej edycji była. Mhm. Tylko ona nie była tu w książkach, tylko ona działa się poprzez Adventurers League. Mhm. I każdy kolejny sezon Adventurers League nawiązywał do tak naprawdę przygody, kampanii, która była wydawana. Nie? Tak. Czyli mieliśmy tam, zaczyna się cały Adventurers League tak naprawdę od tam Rise of the Dragon Queen, tak? Czy tak, wydarzenia. Tych. I one tam były... Tak naprawdę ta linia fabularna była ciągnięta. Ja bym sobie życzył, żeby to, jakby było to bardziej wyeksponowane, bo jakby w natłoku rzeczy, które codziennie robimy i tak dalej, i tak dalej. Ja całkowicie zapomniałem o tym Adventurers League. Musiałbym sprawdzić, na jakim etapie Adventurers League jest teraz i co się dzieje, nie? Pamiętasz przygodę, którą prowadziłem? Nie. Rozegraliśmy ją do końca. Pamiętasz? No. Płacząca pani. Akcja się działa w wiosce Elmwood. O tak, rozegraliśmy. Elmwood sesji, no. W Adventures League w pierwszym sezonie zostaje wysadzone w powietrze. Tak. W Elmwood są ukryte wskazówki odnośnie łzy Selun. To są informacje z drugiej edycji. W momencie, kiedy łza Selun zostanie znaleziona, Timora i Beshaba połączą się w jedną, tak. Bo zostaną ogromne zmiany, to jest prawdopodobnie podkładka pod szóstą edycję. Ogromne zmiany nastąpią w szóstej edycji, na którą będziemy tak samo pluli jak na czwartą, na zmiany. To plus ale ten mówisz motyw, o lorowych zmianach? Czy tak, o... plus ten motyw z Sarukami, gdzie prawdopodobnie Netheril powróci, ponieważ jak graliśmy, uwaga, spoilery następne, mówiliśmy o Rime of the Frost Maiden. No. Bardzo duża część Rime of the Frost Maiden dzieje się wokół
kopalni Czardalynu, tego czarnego kamienia, który pomaga... Tak, ale to też, słuchajcie, to jakby wydaje mi się, że dużym hintem, co się może dziać, to jest przecież Shattered Obelisk, o którym mówił Szymon. No, a rozwij myśl? No, są te roztrzaskane obeliski, które pojawiają się trochę jak te monolity w serialowym Wiedźminie. I one się tak jakby pojawiają i z tego, co tam Szymon mówił, to one chyba tak jakby są tak jakby powiązane też z Crunching Bonem i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Że to one podobno z tego samego materiału są zrobione, ale to by trzeba było Szymona poprosić, żeby ten. Więc być może faktycznie tak jakby to też jest jakaś wskazówka, w którą stronę to będzie szło. Ja bym sobie życzył, żeby, tak jak mówię, jak skończymy nagrywać ten materiał, to zerknę sobie, jak wygląda, na jakim etapie jest teraz Adventurers League, w którym miejsce to poszło, bo prawda jest taka, że jaka jest ostatnia kampania, którą dostaliśmy? Realm of the Frostmaiden. Avernus. Nie, Realm of the Frostmaiden na pewno był po Avernusie. Tak mi się wydaje. No, na pewno. Skoro mamy Avernusa przetłumaczonego, a Realm of the Frostmaiden nie mamy przetłumaczonego. Bo przeskoczyli bardzo dużo tytułów. Tłumacząc. Doszli do tego, który jest aktualny, przeskakując te, które pominęliśmy z racji tego, że polska edycja D&D ruszyła z bardzo dużym opóźnieniem. Nie mam przy sobie... Styczeń 2021 polska edycja Avernusa była. Realm of the Frostmaiden. Kurde, mamy to dłużej niż 2 lata. Realm of the Frostmaiden. Ale co ty piszesz? Ja chcę, kiedy był wydany podręcznik, a nie kiedy jest ten. To po co Forgotten Realms wpisujesz? Będzie na, nie wiem, z przyzwyczajenia. Tylko czekam, aż mi się połączy w naszej piwnicy z piwnicą. Icewind Dale, Realm of the Frostmaiden. Rok wydania. Mor. September 15, 2020. Zobacz Realm of the Frostmaiden. No to jest Realm of the Frostmaiden. A zobacz wstąpienie do Avernusa. Bo ja bym powiedział, że 2019. Tak bym strzelał. Może ty masz. Przy czym Realm of the Frostmaiden jest jeszcze do tych sanderingowych przygód. 2019. Czyli masz rację ty. Czyli Realm of the Frostmaiden tak naprawdę jest ostatnią kampanią wydaną, bo potem były jakieś antologie przygód i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak żebyśmy się zrozumieli, to nie są ostatnie przygody, które zostały wydane, ostatnia kampania, która została wydana, to jest Realm of the Frostmaiden. No to tak wygląda. I tam jest historia, okej, Aurelii i jej awatara, ale trochę to wszystko nawiązuje do Legacy of the Crystal Shard. Tu pojawiają się jakieś strzaskane obeliski. Idzie to w tę stronę. Tak samo jak idzie w to. W sensie wydaje mi się, że szósta edycja wprowadzi znowu jakąś wielką katastrofę, taką jaką porównywalna była do czasów niepokoju, czy do. Ciekawe, z czym będzie teraz związana, bo była z bogami, teraz była z plagą czarów. Ciekawe, co będzie teraz. Zobaczymy. Wszystko pokaże tak naprawdę pierwsza kampania, która okaże się do szóstej edycji, na którą jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, biorąc pod uwagę, że 5,5 czy też D&D 1 zostało wyrzucone do kosza. A szkoda, bo tam było dużo zmian, które mi się podobały. Mhm. Chociaż nikt nie mówi, że nie pojawią się one w jakiejś tam edycji szóstej, czy 5,8, czy jakiejś tam innej. Tak, bo nie to głośne, ale inaczej wprowadzone. Ale jeszcze trzeba będzie na to poczekać. Czas pokaże. Także przechodząc od kto zabił pierwszego Taraska do dywagacji na temat szóstych edycji, kończymy się. Znaczy, żegnamy się z wami na z ostatniego filmu w Starym Studiu. No, życzymy wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. To po świętach będzie puszczone, ale... Czy ja wiem, nie chcemy tego teraz puścić. No, nie wiem, czy to zdążę zmontować. A, no tak, bo wyjeżdżasz. No, w każdym razie, trzymajcie się tam, oglądajcie nasze filmy, te wtorkowe, czwartkowe, sobotnie sesje również. Jak lecą. W komentarzach piszcie, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych filmach na naszym kanale.
Śledźcie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. No i wspierajcie na Patronite, gdyż dzięki temu my możemy docierać do Was filmami najlepszej jakości.